W dzisiejszym odcinku obok mojego domu pewien człowiek zbudował złomowisko, przy którym postanowił pobierać opłaty 2 żelaza dziennie. Po rozmowie z nim okazało się, że to złomowisko kryło wiele więcej zagadek, a człowiek, który je prowadził, był popaprany. Oglądaj do końca, zostaw subika i lajka, bo inaczej będzie zła bajka. Pozdro i zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Fireout i dzisiaj kolejny odcinek z Minecraft Blockburg, ale już innego. Zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę i każdy będzie mógł z was zagrać, ponieważ szukamy ludzi, którzy będą robić sobie domki, youtuberów też szukamy, no i po prostu odgrywać jakąś tam swoją rolę. I dzisiaj zobaczyłem na czacie, że jest pewna kłótnia z moimi tutaj aktorami, którzy tutaj robią jakieś różne rzeczy na tym serwerze. Jest zupełnie coś dziwnego, ponieważ oni się kłócą o jakieś żelazo. Ja nie wiem do końca, co się tam dzieje, nie chcę mi się tego czytać. I chcą zburzyć dom, ktoś na wsi chce zburzyć dom, dlatego dzisiaj sobie to sprawdzimy. Jest tutaj wielkie złomowisko, które przed chwilą tutaj powstało. Nie wiem, kto to zrobił, jakiś, podobno jakiś gościu. Tam w ogóle jest jakaś kłótnia, za chwilę tam podejdziemy, porozmawiamy z tymi ludźmi i sprawdzimy, co tu się dzieje. Halo? Halo, przepraszam, halo! Halo, przepraszam, jest ktoś na Discordzie? Halo, no co? Co tu się dzieje w ogóle? Ten pan chce, żebyśmy mu płacili podatki, złoto i zagroził mi, że jak mu nie zapłacę, to będzie wyburzał nam domy, pan rozumie? Jak wyburzał? Czym wyburzą domy? No nie wiem, tym dźwigiem chyba jakimś, to jest wariat. Co tu się, chwila, a co to są w ogóle za dzieci? Co to jest? Nie wiem, spróbuj jakoś do niego napisać albo coś, czekajcie. Dobra, wywalać z mojej posesji. Halo? Halo, o dobra, jesteś, co ty chcesz od nas w ogóle, jakie chcesz podatki, co ty, o co ci chodzi? Podajecie mi żelazo, albo wasze domy, zrobimy po prostu wam nowy dom, ale bez zbudowania nowego domu, rozumiesz to? Dawaj nam mi żelazo. Jaki nowy dom? Jaki nasz nowy dom, to jest serial w Polsacie. Kto to w ogóle jest, co to są za dzieci? Tato, no, jesteśmy... Ej, co to? Co się stało, czemu one mi wypowiadają? W skrócie, albo mi płacicie żelazo, 2 żelaza miesięcznie, albo wasze domy pójdą z pyłem, no po prostu ich nie będzie, będziecie mogli sobie nowe zbudować. Nie wiem, kto wam zbuduje dom. No chyba się coś porąbało, nie będziemy budować. A czy zdajesz sobie sprawę, jak ciężko jest wydobyć 2 żelaza? Mam ekipę, mój drogi, jak wbiję do twojej chaty, to już będziesz mógł tylko zbierać cegły. Gdzie niby ta twoja ekipa? Tutaj jest? Dobra, człowieku, wiesz, że jeżeli dostaniesz za chwilę atak ludzi, ja tu mogę ogarnąć milion ludzi i ci zaraz zburzą to lodowisko. Ten świecielisko, śmieciowisko. Dobra. Nie, dobra, idziemy stąd, chodź. Chodź, panie, nie masz niku. Ogarnij dzieci, bo piszą, że są głodne. Dobra, już. Nie wiem, dobra, wychodzimy od niego, nie gadaj. Dobra, nie, zaczekajcie tu. Ja, dobra, od was biorę 3 żelaza, ja sobie was zapamiętam. Nie, nic ci nie damy, wyburzaj dom, zobaczymy jak wyburzysz. Jak nie będziecie płacić 3 żelaza, to nie dość, że zburzę wam dom, to was jeszcze kwotna. Ej, spokojnie, bo zaraz ja... Nara, już, dobra, chodź stąd, szybko, chodź stąd. Chodź. Jak ty się w ogóle nazywasz? Olek jestem. A, Olek, dobra, chodź tu, Olek, Jezu, co za typ w ogóle. Dobra, już jesteśmy sami, weź co on chce wyburzyć, czemu on chce wyburzyć, on ma jakieś, nie wiem, jakoś wiertarę? No on ma chyba jakieś kontakty, ma złomowisko, pewnie dużo zarabia i chce od nas opłaty jakieś brać, bo inaczej nam domy wyburzy chyba. Dobra, jutro tam pójdziemy, ogarnij jakieś sety, jeżeli masz jakieś w domu, w ogóle kopałeś cokolwiek? No pewnie, że mam. Dobra. Chyba nie widziałeś mojego asortymentu. Dobra, to wykop coś, bo ja nie mam żadnych rzeczy i jutro tam idziemy do niego. Dobra, to ja lecę szybko do domu. Chciałem sobie po prostu ogarnąć żelazo i znalazłem właśnie 3, dokładnie, nie, 4 żelaza. 4 żelaza, więc mam akurat idealnie 4 żelaza, żeby dać temu gościowi. I teraz trzeba stąd jakoś wyjść, którędy ja, a dobra, tędy. Teraz potrzebuję jak ktoś się mu to dać, więc mu to dam, zanim pan Olek przyjdzie i będzie chciał go załatwić, bo to może przejść do naprawdę niebezpiecznej sytuacji. Tam stoi, chwila, co on robi? Tam napisał, nara i żebym nie widział. Nie proszę. Co się tu dzieje w ogóle? Dobra, przyjdziemy tutaj. Oj, jest, widzę go. Dzień dobry. Chciałbym... podatki, tak. Chciałbym dać żelazo. Podatki, tak? To pan da. Okej, okay, i damy mu raz, dwa, trzy, cztery. Dajemy mu 4. Napisał... Chwila, napisał... Jak coś to dniówka. Jutro chcę tyle samo. Czekaj. Jak to tyle samo? Napisałem mu, jak to tyle samo miało być jeden raz. Uważaj na niego, to oszust. Uważaj, te dzieci piszą, to oszust, ty się nie odzywaj. Co tu się dzieje? Jezus, on je bije, co się dzieje? Je, chwila, co się tu dzieje? Stop, co się tu dzieje? On chce zabić dzieci swoje. Co jest?
Ja się teraz w tej sytuacji się trochę boję, ja jednak chcę wrócić do domu. Napisałem mu, czemu pan ich bije i nie będzie tyle płacić. Wracając do interesów, bo to kanalie. Jezu, wyzywa sobie jakieś dzieci tutaj, ja nie wiem co to jest. Jest pan pewny? No ja nie będę tyle... Co tu się dzieje? Proszę nam pomóc, proszę nam... Co jest? Chwila, co tu się odwala? Zabił to dziecko, co jest? On zabił go! Napisał wracając. Pan tu wejdzie. Chwila, co? Zaraz, nie no, pokażę umowę. Dobra, zobaczmy. Ja, ale ma... Co jest? Ej, chwila! Co jest? Chwila, co się stało? Czemu... Co jest? Co jest? Chwila! Napisałem mu, dałem pieniądze! Oszuście! Wypuść mnie! Było się słuchać, co się tam dzieje? O! Olek napisał! Olek! Napisałem Olkowi, żeby mnie uratował! Olek, proszę! Napisałem mu na prywatnej wiadomości, pomóż mi, on mnie zamknął! Jezus, jak ja mam stąd wyjść? Ja będę to kopać godziną, żeby wyjść stąd! Nie interere, buki, ciki, ciki. Co się tutaj dzieje? Olek, Olek jesteś? Halo, halo! Halo! Olek? Tak, to ja. Co się jestem, dzieje? Jestem na dole, nie wiem, on mnie zamknął. Chodź tutaj szybko na jego złomowisko, dobra? Okej, okej. Dobra. Olek, coś... Olek, jesteś tutaj? Halo, Olek? Tak, jestem, halo, halo. Gdzie ty jesteś? Weź pomóż mi tutaj. On mnie zamknął na dole, jestem na dole. Jestem w swojej bazie, ale ty jesteś u niego na dole. Gdzieś? Tak, jestem tutaj na dole, jest tutaj tylko... Chwila, mam jeden... Mam kobyl i w sumie mam kilo, więc mógłbym się stąd jakoś wydostać szybko. Mam kobyl z tego, szybko, mogę się jakoś stąd wydostać. Wyjdę na górę tędy, może mi się... Tak, uda mi się, dobra, to chodź szybko na złomowisko, pomóc mi. Bo dobrze, on nie wie, że tu jestem. Próbuj się wydostać, wezmę dla ciebie parę rzeczy. Dobra, trzymam shifta. Wykopuję się bokiem, spróbuję się jakoś wykopać z bokiem. Napisał, co ty robisz? Dobra, zamknę tutaj. Kopanie słyszysz. O Jezus, dobra, wbijam na górę, na górę, na górę. Tylko cię znajdę, dobra, wchodzę na górę. A! Jezu! On napisał, a ty co robisz? Napisał, co koleżków na mnie nasyłasz, cwaniaku. Napisał mu, przestań z nas wyciągać diamenty. Co on tutaj robi w ogóle? To jest ciekawe bardzo. Zobaczcie na to wszystko, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy chesta, on w ogóle tu ma tylko 4 żelaza. Co jest? Ile ma... Co jest? On włożył... Co jest? On włożył tu cały stak żelaza. Czy dogadamy się, czy od razu ścinamy głowę? Jezu. Olek odpisał, że zaraz przyjdzie chyba. Dobra, to w tym czasie muszę go jakoś zagadać. Dobra. Dobra, przeciągam to, żeby Olek jak najszybciej tu przyszedł. Możemy się dogadać w zamian za diamenty. Olek przyszedł! Olek przyszedł! Olek przyszedł! Bije go, stąd uciekam, szybko! Zaczyna się bitwa! Olek go wepchnął! Dawaj go, dawaj go! Dawaj go, szybko! Biją się! Wszedł tam, nie wiem jak mu pomóc w ogóle. Czy on ma tutaj diament? Szybko, żelazo. O nie! Wyszedł stąd! Jezu, dobrze, że pada deszcz. To oni się tu będą nawalać. Dawaj, dajesz go, Olek. Szybko, zajmij się z nim. Co tu się dzieje? On go nawala. Zabił go, jest. Chwila, zbiorę te diamenty, hełm. Jest, poszedł. Jesteś? Halo, jestem. Jezu, co tutaj się działo? Nie wiem, ale dobrze, że go zabiłeś. Weź w ogóle, on tu bił jakichś ludzi. On zabił jakiegoś gościa z jego, w ogóle to było jakieś dziecko. Będzie z wami źle, napisał na czacie. To jest... O nie. Wytyczny... On się nazywa wytyczny śmieciarz chyba. Wytyczny, zapamiętamy go. Wiesz co, jeżeli tutaj przyjdzie znowu do miasta, raczy się przyjść ze spawna, to będzie mieć mega przerąbane. Wedle ja mam dla ciebie to z niego wypadło, bo to jakby on cię bardzo pokrzywdził. Ale nie bierz wszystkiego, w sensie podzielmy się, bo daj mi tylko seta, bo ja potrzebuję seta. O, dzięki. No dobra, trzymaj. To dzięki wielkie, masz trochę żelaza dla siebie, jak coś to my mamy z niego żelazo. I mam nadzieję, że już tutaj się nie raczy przyjść do tego swojego... No też mam tak nadzieję. No. Dobra ludzie, odpaliłem nagranie, bo tu przyszły jeszcze te dwójka dzieci, nie wiem dlaczego oni tu przyszli. Miało tu się już skończyć, ale oni chcą, żebym im otworzył, więc na chwilę tu zejdziemy. Tam w ogóle ktoś się już rozbudowuje, więc idziemy na dół, zobaczymy o co im chodzi. Witam dzieci, witam. Czego oni chcą? O no siema star, ale z masakra, ubierz mnie. Co się stało? Czemu wy podchodzicie mi pod dom? Przecież was zabili ostatnio, ile macie jeszcze żyć? No my, nam zostało jeszcze... No a mi zostały dwa, bo ten... Ty mnie zabił. Dobra, ale czego wy ode mnie chcecie w ogóle? No stary, my podglądaliśmy, bo on naprawdę jest jakiś dziwny. Kto? No ten chłop tam! Ten nasz ojciec! Ten ojciec tam nasz! A ten tamten ze śmietniska, z łomowiska znaczy. No i on tam gadał, że on w ogóle armię chciał jakoś zrobić i w ogóle nie, i on naprawdę... Ale i on coś wiecie, coś jakąś broń macie, czy coś, co on chciał zrobić? Idzie teraz gdzieś albo coś?
No, teraz chyba się zajął armią taką budować, taką wielką. Czyli chce po prostu napaść na miasto? No tak. Mhm. Czyli musimy zrekrutować widzów jako żołnierzy? No, można. No dobra, to przygotujemy ich, ale jeszcze przed tym mam dla was specjalne zadanie, chłopaki, chodźcie, wejdźcie. Mam dla was specjalne zadanie, musicie go podglądać. Wszędzie, gdzie będzie, wszystko nagrywajcie, jeżeli macie jakąś nagrywarkę. Wszystko nagrywajcie, co on robi, gdzieś z daleka, jeżeli wam da jakiś kilof, młotek, cokolwiek, to po prostu to wszystko nagrajcie, dajcie mi znać. Muszę mieć wszystko o nim wiadomość i jak się nazywa i w ogóle. Mhm. Dobra, to lećcie, już. Raz, dwa. Dobra, spójrz. Już was nie widzę. Okej, ludzie, dobra, to ja nie wiem, co tu się dzieje. Myślę, że to będzie gruba akcja. Wy możecie jeszcze zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem i wbijać na Discorda, aby z nami po prostu pograć i tutaj właśnie budować sobie domek jakoś do jakiejś armii. Ja zrekrutuję armię następny odcinek i może być grubo, bo ten typ naprawdę był chory. Także oglądajcie dalej odcinki, subskrybujcie z dzwonkiem. Ja się z wami żegnam. Siemano, cześć.